Proszę Państwa, kolejne spotkanie Mosiru Cieszyn, tym razem międzynarodowy mecz po wysokim zwycięstwie nad Czarodziejami z Biela na drugą drużynę. Tutaj teraz Cieszynioki, jak mogę tak powiedzieć, Cieszynioki z nad Olzy podejmują Kito. I wynik w tej chwili 52-28 dla zespołu polskiego. I chłopcy pana Jacka Bordniszka dzień zakończą z dwoma zwycięstwami. Muszę powiedzieć, że to znakomity dzień w wykonaniu Cieszyna dzisiaj, bo chłopcy drugi mecz, rocznik 9-8, a maluchy w roczniku 2002 wygrali dzisiaj meczy? Trzy mecze, czyli komplet zwycięstw dla Cieszyna. Cieszyn rządzi w Sochaczewie. Kto jest najlepszy? Cieszyn! Kto? Cieszyn! Kto? Cieszyn! Trzy razy się mówi na końcu. No, żeby tak Cieszyn do końca grał. Widziałem dzisiaj medale, są przepiękne. Tak pięknych medali dawno nie widziałem, to inne organizacje mogą się wstydzić. Ja nie powiem, czy do Cieszyna powędrują te medale, bo to są dopiero pierwsze zwiastuny. Ale jak wiemy, stare polskie przysłowie brzmi: pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. Po słonecznych dniach jutro może przyjść niepogoda i Cieszy może dostawać w dupę. Rzuty wolne wykonuje zawodnik z numerem 15. Jacek Bortniczek. Mateusz, przepraszam. Jacek to jego ojciec, trener. Mateusz jest tutaj ulubieniec dziewczyn słuchaczowskich. Są nim po prostu zachwycony. A Mateusz bezbłędnie wykonuje rzuty wolne. 5 minut do zakończenia meczu. 53-30 prowadzi cieszyński Mosir. Zgubił piłkę. Ładne wyjście i kolejne punkty Mateusza Bordniczka, który był na kampie międzywojewódzkim, czyli wyszukany przez szkoleniowców szkolenia centralnego. Niestety Mateuszowi się nie udało dostać do szerokiej kadry Polski, co nie znaczy, że się nie dostanie w przyszłości. Kto dalej zajdzie? To jest pytanie. Czy Cieszyn rocznik 9-8, czy Cieszyn rocznik 2002? A może wszyscy wrócą ze złotym. Prawdopodobnie po tym meczu będzie trochę relaksu, bo trener pan Jacek Bordniczek zapowiedział dzisiaj odnowę biologiczną na basenie w akwaparku. Także wszyscy udajemy się na relaks. 55-31. Ja pamiętam Hito, nieraz z nimi grałem i wygrywałem, także... Ale ładna trójeczka teraz. Ale... Co ja tu będę dużo mówił? Kasprowicz Inowrocław także pokonał Hito, prawda? Dobrze mówię. I wygraliście z nimi tylko 12 punktami, a w tej chwili 30, panie trenerze. Czyli zapowiada się niesamowicie ciekawy mecz pomiędzy Cieszynem a Inowrocławiem. Jakbym dzisiaj miał obstawiać w zakładach buchalterskich 100 zł, to nie wiem, na kogo bym postawił. To powiem jutro. By się wzbogacił. Odkąd z Trefla odszedł mój przyjaciel, trener Lichtański, także moje kontakty z Treflem się urwały. W Toruniu, tak, u was na Kujawach, ale już się nie zajmuję młodzieżą, a szkoda, bo naprawdę wyborny trener, choć jak to młodzi ludzie mówili, że z tym trenerem można maksymalnie 2 lata wytrzymać. A z panem trenerem tutaj można wytrzymać do końca kariery koszykarskiej, prawda? Dokładnie. Jesteście zadowoleni ze swojego szkoleniowca? Jak najbardziej. Oddalibyście za niego serce? Serce? Nie,
Kogoś może pozdrowić? Dwie minuty do końca, ja na razie będę kończył. Wiadomo, Cieszyn wygrywa. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym meczu. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z drugiego międzynarodowego memoriału imienia Jacka Badory. Sochaczewa pozdrawia Zibi i Kaspa. Hello. Kasper. Kacpa. Nie ma C, tam jest S. Kaspa. Nie, Kasper. Po prostu Kasper. Arrivederci.